Zastanawia mnie, dlaczego wszyscy, którzy recenzują ten film, muszą swoje recenzje robić czarno-białe. Przecież życie jest kolorowe. Sin City, a dame to kill for. Czyli po polsku damulka warta grzechu. Pierwsza część Sin City udowodniła wszystkim, że da się komiks przenieść wprost na ekran. I to przenieść kadr po kadrze, dialog po dialogu, nie zaadaptować, tylko przenieść. Podobnie jak to miało miejsce w pierwszej części, tutaj dostajemy trzy historie, z czego, w odróżnieniu do pierwowzoru, tylko dwie, mianowicie ta główna, czyli Damulka Warta Grzechu oraz krótki wstęp z Marvem na samym początku są oparte o komiksy. Wracają starzy bohaterowie, ale jest też kilka nowych postaci. Joseph Gordon-Levitt, jego, że tak powiem, część tego filmu podobała mi się chyba najbardziej, z tego względu, że sama rola jest dosyć fajna i ta historia jest taka najbardziej, moim zdaniem, w klimacie Sin City, taka brudna, bez wyjścia, ale mimo wszystko bohaterowie są szlachetni. Joseph Gordon-Levitt fajnie się tutaj sprawdził, zresztą byłem pewny, że Joseph Gordon-Levitt da radę. Mickey Rourke jako Marv? Zawsze kciuk do góry. Szczerze powiedziawszy, bez niego ten film by po prostu leżał i kwiczał. Tylko mam jeden problem. Co oni mu zrobili z twarzą? Wiem, że ogólnie facjata Marva no nie jest zbytnio wyjściowa i koleś ma czoło równe z nosem, ale tym razem w porównaniu do pierwszej części nawalili mu tyle tego kitu na mordę. Czasem po prostu koleś ma tak spuchnięty ryj, że wygląda jak jakiś Gargamel, no. Tym razem nawet jedną z głównych historii dostała Jessica Alba w roli Nancy Callahan. I powiem wam, jeżeli ktoś ogląda moje filmy i jeżeli ktoś jest w miarę regularnie i na bieżąco, to wie, że dla mnie Jessica Alba jest po prostu najpiękniejszą kobietą na świecie. Kropka. Ale do jasnej cholery, jak super się na nią patrzy, tak no za cholerę dziewczyna nie potrafi grać. Jej segment filmu, w którym jest stripteaserką, co notabene jest bardzo fajne, bo jest na co popatrzeć, chłopaki, no jest po prostu słabe. Ona gra tam stripteaserkę, która pała rządzą zemstę, a przy okazji popada w alkoholizm i w psychozę. No jest to po prostu najsłabsze z całej trójki. I trzecia historia, można by powiedzieć, że główna, bo od niej pochodzi jakby tytuł tego filmu, no więc chyba główna po prostu część, czyli Damulka Warta Grzechu. Tutaj w roli głównej, w roli Dwighta, którego w jedynce też widzieliśmy, tylko grał go inny aktor. Tutaj jest to Josh Brolin. Jest to fabularnie wyjaśnione, jak on wyglądał. Szkoda, że Clive Owen w pewnym momencie nie zgodził się, żeby zagrać w tym filmie. Dodałoby to więcej realizmu po prostu temu filmowi. No ale trudno, pewnie po prostu nie dogadali się, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Więc nasz bohater spotyka na swojej drodze femme fatale, którą gra Eva Green i która, powiem wam szczerze, no dziewczyna w każdym filmie udowadnia, że nie wstydzi się swojego ciała. Moim zdaniem nie ma się czego wstydzić. Nawet moja dziewczyna, z którą oglądałem ten film, stwierdziła, że jakby ona miała takie ciało, to też by się nie wstydziła. I tak w ogóle pewnie Eva Green to walą jakieś wycieki nagich zdjęć, bo ona w każdym filmie jest właściwie nago. Więc gdy Josh Brolin spotyka Ewę, jest to związek toksyczny, że tak powiem. Sama jakby postać Ewy Green kołuje wszystkich kolesi wokół swojego paluszka. I czasami Eva Green przesadza w tej swojej teatralności tej roli. Ja rozumiem, to jest dobra aktorka. Ja wiem, jestem stuprocentowo przekonany, że reżyserzy tego filmu kazali jej najzwyczajniej w świecie to grać, bo ten film ma coś w sobie z takiego spektaklu trochę teatralnego. Jeżeli komuś się konwencja takiego neo-noir nie przypadnie do gustu, to po prostu może się trochę w tym filmie zanudzić. No dobra, chciałem wam o tym opowiedzieć jak najbardziej obiektywnie i bez jakichś negatywnych emocji. Natomiast no, muszę wam powiedzieć szczerze, że jeżeli chodzi o pierwszą część Sin City, wywarła na mnie ona w swoim czasie tak duże wrażenie, że jeżeli ktoś mnie pyta o jakiś mój ulubiony film, moją piątkę ulubionych filmów, to w tej piątce Sin City by się znalazły. Dlatego miałem wielkie, przeogromne po prostu oczekiwania, jeżeli chodzi o drugą część. I tak przygotowując się do tej recenzji, powiem wam szczerze, no po prostu chciałem ten film zjechać. Chciałem ten film zjechać, bo byłem po prostu wściekły na to, jak mnie ten film zawiódł. Notabene, jeżeli was też zawiódł ten film w jakiś sposób, to zobaczcie sobie taką trochę złośliwą recenzję Ikaboda, który się nad filmem wyżywa. Mniej więcej ja się czułem po tym seansie.
PS. Nie znam człowieka prywatnie, tylko po prostu lubię jego filmy. Uważam, że jest to warte zobaczenia, więc jeżeli ktoś z was chce, kliknijcie. Stwierdziłem, że najzwyczajniej w świecie no nie było szans, żeby ten film dorósł moim oczekiwaniom. Dlatego zdecydowałem się, że nie dam oceny temu filmowi, przynajmniej nie na razie. Muszę ostygnąć, może kiedyś, kiedy wyjdzie na Blu-ray, obejrzę go jeszcze raz, przetrawię, wtedy wystawię jakąś ocenę. Nie chciałbym wam spatrzyć wizerunku tego filmu, bo dla kogoś, kto nie widział Sin City 1, albo nie jest fanem Sin City 1, ale ten film mu się jakoś tam podobał, będzie to moim zdaniem dobry seans, dobrze wydana kasa na kino. Natomiast no, dla ludzi, którzy stali się fanami Sin City i tak dalej, no będzie to zawód. Ale powiem wam, jeżeli lubicie mroczne, fajnie stylizowane historie z takim klimatem kryminalnym, to wybierzcie się, dajcie mi znać po prostu, jak wam się podobało. Co sądzicie o Sin City 1, co sądzicie o Sin City 2. Przygotowuję powoli film o Sin City 1, dlaczego mi się tak podobał. To było 9 lat temu, po seansie Sin City 2. Od razu nabrałem ochoty zobaczyć jedynkę. Moim zdaniem jedynka no nadal jest po prostu świetnym filmem, ale czy to jest może tylko moje takie, wiecie, spaczenie sprzed tych 9 lat? Nie wiem, dlatego mam zamiar zrobić na ten temat filmik. Dajcie mi znać, czy wam się podobało, jeżeli tak, to kliknijcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zapraszam was serdecznie, naprawdę będziecie mile widziani tutaj ze mną w moim pokoju. Także kłania się Ormando, do zobaczenia i cześć!